Dobra, panie Dickens. Gdzie to się zaczyna? Tu po prostu? Aha, no tak. Ja muszę z kimś pogadać konkretnym. The aura of death surrounds thee both. Get thee behind me! Wszystko w porządku. Alas, these days stupidity is all too prevalent. You know, I never asked your names when we last met. I'm Evie Fry, and this is my brother Jacob. Tell me, do you believe in ghosts? Not particularly. Yes. I'm skeptical myself. Here we are, in the world's most advanced city. Yet its citizens are so enthralled to the supernatural, they leave themselves vulnerable to charlatans. Which is why I joined the Ghost Club. The first society in the world to look systematically at the phenomenon. Because truth, like a spirit, must be cajoled before it will reveal itself. Will you join us? Sounds absolutely ridiculous. Why not? It does sound intriguing. Splendid. I have your first case. Ooh, sprawa. There's been some disturbing reports about a series of assaults in Lambeth. People claim Będziemy detektywami. W sumie cały czas trochę jesteśmy. W sumie asasyni to są tacy trochę detektywi. Nie ma co się podniecać. Dzień jak co dzień. Dobra, tam ktoś łazi, ale to jest policmeister chyba. Skrzyneczka, to oczywiście nie popuścimy. Technikalia, metal, dobra. O, muszę się ogólnie wyposażyć w mapę, żeby te skrzyneczki sobie jakoś bardziej... O nie! Kobieta w potrzebie. To jest grane. It was horrible. Glowing eyes, huge claws, and his laugh. Luckily, he was frightened away by some passers-by. Vampir, pijak z Oxenfurtu. Ło kurna, jaki sus. Nie spodziewałem się tego. No dobra, no to będzie... Bieganie od ofiary do ofiary, a w końcu, o, to ja ich zabijam, no to ja zabiję ciebie, koniec questa. Zagapiłem się. A, dobra, zniknął mi znacznie. Czyli się nie zagapiłem, wszystko... Wszystko jest tak, jak być powinno. O, broń potencjalnej ofiary, obronię cię, potencjalna ofiara. Dzień dobry. Potrzebuje pan obrony? Jaka mina. Nie chce jej się tego robić. Łoty! Kurwa, diabeł. Kobietę bijesz? To ci kurwa dam. O, 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 ile tych bomb, kolego? Nie za dużo, kurna? Jebany. Co dalej? Zbadaj ślady skocznego Jacka. Looks like he ran this way. Musiałeś się schylać, żeby to zobaczyć? Nie, musiałeś kucać, żeby to zobaczyć. Ja bym się schylił, to bym się chyba pożyga. Dobra, w którą stronę tam? Ale szeroko nogi stawiał, bo musiał jaja odkleić. Tu z obu stron. A schudna sprawa. A, ja też mam. Czy Giant Claws może nie, ale też się umiem wspinać całkiem zacnie. Tutaj? No dobra, muszę przyznać, ciekawy case. Skocznego Jacka. Money, 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 money. Pietrek,
10 złotych. Bo jak nie ja, to kto? Panku, zerujesz to, co masz, gliczkat. Ten co tu robił w ogóle? Dziękuję bardzo, oczywiście, jak nie, to kto? Dziękuję bardzo, Majcika. Ale nie będę zerował, bo mi szkoda jeszcze. Jeszcze ten, godzinkę tu posiedzimy. I co ty z tym zerowaniem? Panie Areczku, zerowanie jest na chłopie, coś ty zrobił. To nie zbadałem jeszcze? A, bo nie kliknę B. Ale bardzo dziękuję. A kto wie, może kiedyś mnie przekonasz. Może kiedyś stwierdzę, że nie ma już nic do stracenia. I wyzeruję. No to chodź! No to chodź! No to chodź! No. Taki mądry, kurwa, byłeś. Dobra, gdzie on tam polezę? To jest pełno moich ludzi. Ej, dobra. Bierę ich, kurna. Skopiemy skocznemu Jackowi dupę. Las na górę chyba, co? Mhm. Oni wejdą za mną? Chyba nie, nie? Jesteście skoczni jak skoczny Jack? Nie. No to nie skopiemy mu dupy. Nie tym razem. O, ale skopiemy dupę silnie strzeżonym, znaczy ludziom, którzy silnie strzegą magazyn. Silnie strzeżonym ludziom skopiemy dupę. Stefan, spierdalaj ze stołu. Dawaj, bierzemy wszystkich. Tu mam jeszcze trzech ziomeczków, zapraszam panowie. Mogę? Nie mogę? Czemu? A za dużo może mam. A, bo mam 3 na 5. Mogę kogoś oddelegować? Ja bym chciał... A, bo dobra, idziemy. I co ja im mogę rozkazać? Niewiele im mogę rozkazać, ale możemy zacząć się po prostu napierdalać. Dobra, nie bardzo zdążyłem zobaczyć, co można... O kurde, ilu nas tu jest! Silnie strzeżony. Aha, mogę wydać im rozkaz walki. Ale chyba nie muszę. Sami chyba świetnie widzą, co mają robić. Chyba przegrywamy. Delikatnie, albo nie? Nie widzę. Nie widzę, co się dzieje. No, straciliśmy jednego żołnierza. Ale to nic, damy radę. O, punkt umiejętności, proszę bardzo, jak miło. Zwykłą napierdalankę. Elegancko. Straciliśmy 2 żołnierzy. Byli mi jak bracia. Będę za nimi tęsknił. No ale... czas na grill. To jest... koleżanko? Chodź. Nagle mam 3? A ty co ty? A no dobra, walcz. Najebcie mu. Nie wiem, co to za typo jest. What the fuck? Nie no, muszę ich wzmocnić, bo są za bardzo squishy. Ja to na pewniaczka chciałem wysłać. Byśmy dostali w pierdol. O, tu mogłem strzałki użyć. No dobra, no domyślałem się, że musimy zejść na dół. Umicie po drabinach, czy nie umicie? To jest bardzo ważna kwestia. Jezu, przeczytałem Alkusów. Szykuję się do monitora grafiki i Alkusów. Nie no, jasna sprawa. I tak ci ogromnie dziękuję za wszystkie donaciory, które tu wpadają od ciebie. Więc spokojnie, ja rozumiem, jak to jest zbierać na grafikę, więc... jedziemy na tym samym wózku. No różni nas tylko to, że ty na moją pomagasz mi zbierać, a ja ci na twoją niekoniecznie. Ale może kiedyś. Dobra, moi ludzie nie potrafią chodzić po drabinach. Może to jest jakiś upgrade. Dobra.
Nie udało się. Będziemy się napierdalać konwencjonalnie w takim razie. Ała! Ej, bo nie widzę. Serio? Długo tak będziesz te... No, To jest kurwa. Czy jak są bomby dymne, to ja nie mogę kontrować, czy to co jest grane? Monsterek arbuzowy. No ale niedługo zerujesz chyba, nie? Za jakieś 2 tygodnie. Tylko nie obiecuję, że wiesz, wyślę zastępstwo, nie? No dobra, to... Zostaw tego typa, co ty robisz? To jeszcze raz w takim razie. Super combo wchodzi. Dobrze, no i lecimy jeszcze raz. Ty, no nie mogę się bronić, jak chłop mnie zagazował. To ja mam uciekać przed nim? Też nie za bardzo mogę, bo mam ograniczone ruchy. Albo nie mam? Użyj lekarstwa. No używałem, tylko też kurwa nie pykło ostatnio. Ej, Kurwa. Dobra, teraz już nie mam lekarstwa. Może ja nie mogę w niego strzelać, bo on się obraża i rzuca tymi bombami. Może musimy faktycznie się nadupcać normalnie. Albo też mu rzucę bombą. Nie. No tak, w sumie ma maskę, więc może. Może to go skutecznie chronić przed bombami gazowymi. No szkurwa. O, teraz mogłem skontrolować. Albo nie rzucił bomby. No faktycznie, chyba nie mogłem w niego strzelać, bo on się obrażał wtedy i... O, zniknął, skuban. On się chyba wtedy obrażał i tyle. Czy użycie dynamitu? Okej. Okay. Wspierających z notatnika. No to by było naprawdę super profesjonalne. Uczkubany miał dwa stroje różne. Jakieś notatki, coś? Nie ma nic. Ale widziałem jakiegoś youtubera, streamera kiedyś. Właśnie jak dziękował wspierającym, to wchodził na stronę YouTube Studio i tam w zakładkę wspierający i po prostu wyświetla. No i każdy orze jak może, ale no, no, tam notatnika jeszcze nie widziałem. No, ciekawy pomysł, naprawdę. No to jest do zrobienia bardzo łatwo, tylko mi się nie chce. Wystarczy dodać jeden element do sceny, ustawić skrót klawiszowy od wyświetlania i po robocie. No ale kurna, kto by miał czas na to? A wiesz, że on nawet... mam w źródłach plik, który się nazywa wspierający, ale nie wiem, co on tam wyświetla. Dobra, ja sobie muszę lekarstw nakupić, bo właśnie zostało mi uświadomione, że mam mało. Bo ja tylko 2 mogę mieć, to by się przydało. Troszeczkę. Zwiększyć sobie możliwe zapasy. Dobra. Dostałem punkt umiejętności, ale to mi chyba levela nie da, nie? Bo nie mam... nie mam, patrzcie. Eevee ma tu jeszcze umiejki za 1 punkt. No to w sumie pasek zdrowia. Czemu nie? I mamy poziom 5. I możemy robić zadania z poziomu 5. Pankus z Valentine. Muszę przejrzeć ogólnie te emotki na tym, na YouTube, coś tam wyrzucić. Coś tam wrzucić nowego. Dobra, to damy z latarnią, mamy po drodze, ale zrobimy sobie mały rajd po skrzynkach jeszcze.
żeby trochę więcej tych materiałów sobie pozdobywać. Co to jest za teren strzeżony? Co tu się odbywa? Bym zaraz znowu nie wlazł w jakieś kurde zadanie albo coś. Kogoś do ubicia? Nie, jest chyba po prostu teren strzeżony. Trochę nie czaję, bo jeśli tu nie ma żadnego zadania, ani nic ważnego dla mnie... A jest! Dobra, to nieważne, nie było tematu. Chciałem powiedzieć, że bez sensu są te tereny strzeżone, skoro i tak nieważne gdzie jestem, jak mnie ci w czerwonym zobaczą gdzieś na ulicy, to zaczynają mnie napierdalać. A to jest ten powóz do skradzenia. Nie, nie, nie chcę mi się. Nie chcę mi się tym zajmować. Ja tu ino poś ksineczkie. Nie kupiłeś specjalnie tabletu graficznego na tę motkę, nie? Znaczy, w sumie, z drugiej strony, jeśli kupiłeś, no to quest wykonany, motka zrobiona. Patek, no w końcu, ej, pierwszy raz tu kota widzę, ale no 0 na 10, bo nie można interakcji przeprowadzić. O, biedny miauczy, biedny chciałby, żeby go pogłaskać. Dobra, powóz tam, powozy mnie nie interesują, przecież mówiłem, czemu gra mnie nie słucha. Nie przyznam się. Nie ma dowodów. O, dzień dobry. Co się stało, dziecko? Skuteczność lekarstwa. Uuu, bardzo dobrze. Evie odwiedza Lambeth po tym, jak Jacob zabił doktora. A faktycznie, no znajomy mi się ten przybytek wydawał. Miss Fry, what a pleasant surprise. Hello, Clara. I was just going to check on wyzerowałem to espresso. What brings you here? The children in my care have fallen ill. Our usual tonics aren't working. I came to... Are you certain you're feeling all right? Of course. I am, miss. Clara! Is there a doctor nearby? Nie ma, zabiłem wszystkich. Bring her inside. She simply collapsed. Yes, she said the others took tonic, but it didn't work. I should think not. Ever since Elliotson was murdered, the district has been overrun with counterfeit tonics. This one needs proper care. But without the appropriate medication, she and the others will quickly decline. What do you need? I need supplies. Plenty of them. And medicine. Some of the less common ingredients are being stolen and sold at auction. I'd be happy to help. Here's the list. Miss Fry. Evie Fry. I'm Miss Nightingale. How do you do? Please hurry. We don't have much time. Wiesz, czym myślałem ostatnio o Sea of Thieves? Tylko bardziej myślałem pod kątem otworzenia Google i wpisania Can you play Sea of Thieves solo? Bardziej w ten sposób. Ale jak tam nie ma rywalizacji, to trochę chyba mi się gryzie. Gra o piratach i nie ma rywalizacji. Ale no dzisiaj tak chyba sobie właśnie powiem. Nie wiem, czy coś na YouTubie mi się chyba jakiś film wyświetlił. Sea of Thieves właśnie. Mówię, kurde, może? Ale no, nie chcę tutaj nic ten, nic obiecywać. Tak po prostu się zacząłem zostanę. Można, no i patrz pan. No dobra, można. Wiele gier multi można, ale w niektóre naprawdę nie ma sensu. Żal mi to przyznawać. To inaczej. Można, ale czy to ma sens? Czy można samemu ogarnąć jakoś statek? I się nie wkurwiać na wszystko dookoła. Takiego Valheima też można solo, no ale grind w pewnym momencie zaczyna nużyć. Dlatego przestałem grać. Znowu. Znaczy między innymi też dlatego, że zapis mi się wyjebał i musiałem zaczynać od nowa. Byłem już w Mistlandsach. Ale stwierdziłem, że z chęcią zacznę od nowa, a potem stwierdziłem, że jednak nie. No, no tak, można mieć kota, to jestem kupiony.
Ale to Michał gra za kilku dni, ale solo, tak? Czy... czy z drużyną? Ukradnij miksturę, nie zabijaj handlarza. No dobra. Nie obiecuję. Mnie tam denerwuje trochę. Może uda się... O! Tu sobie zejdę. Tu sobie przejdę. Tu sobie... ukradnę. I tu sobie ucieknę. Dobra. Git. Odszukaj aptekarza. No to lecimy. Hej, nawet poszło. Konudnie. No właśnie, też mi się wydaje. Nie ma z kim szant śpiewać. Ale ten. No, zobaczymy. Ogarniemy. Może zrobimy pierwsze w historii granie z widzami. Na urodziny. Wow. Nie mam kompletnie pomysłu, co zrobić na streama urodzinowego. To już niedługo. Skrzyneczka. Mam 4 minuty. Zdążę. Z kotwiczką zdążymy. Dobra, dam radę gdzieś tam się przekotwiczkować? Nie. Lecimy po prostu. Czy ja się cały czas skradam? Nie skradaj się już. Już nie trzeba. Ale tam kogoś sprali chyba, aż było słychać, jak ktoś po ryju dostał. Nie powinno mnie to bawić, ale jednak bawi. Dobra, no nie nastawiaj się, to był taki luźny pomysł. Tym graniem z widzami. Wiesz, ja rzucę, że o, gramy w Sea of Thieves, a nikt nie ma Sea of Thieves. Wow! Super granie z widzami. Zresztą nie wiem, czy multiplayer na moje urodziny, dzień, w którym teoretycznie powinienem się czuć komfortowo, jest dobrym pomysłem. O kurna! Biją naszych! Ha! Gdzie ty? No ślepo strzela, skubany. A wasze miasto? To pokaż, jak je bronisz, kolego. Ależ to było po asasyńsku. To myślę, jak ktoś nie zostawił jeszcze łapy w górę, to lepszego momentu nie będzie. Nawet Streamlabs, proszę bardzo. Łapa w górę. No nie. Jazda powozem i to na czas. To się nie uda. Ale teraz mam takie kurde coupé. Może to mi się lepiej jeździ. Bip. A, bo ja tu mam nitro jeszcze, zapomniałem. Atta girl. You're right, girl. Easy there. Kurda, iskry się sypią. Dobra, jak to porwać teraz? Tak na chybko. Ktoś mi tu... ten? Staranuj? Nie, nie wyszło. Opuść? Kurde, dało się wleźć na dach wcześniej. Teraz tak średnio się da. Mogę na przykład nie, nie mogę wycelować niczym. Rzuć bombę. Mogę strzelić typowi w ryj na przykład? O, 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 pięknie. A teraz już wejdź na dach. I... ach, kurde. Nie lubię tych powozów. Czemu wcześniej mi nie powiedziało wejść na dach? Dobra, teraz już się samo zatrzymało. Teraz to już nie chcę. Dobra, no chaotycznie jak zwykle, ale... o Jezu, i to cały czas na czas. Teraz to nie zdążę. Daleko to? 300 metrów? Nie, no to chyba zdążę. Ale to jest wolniejsze, ale jest nitro, więc spoko.
No to po co, Karis, grasz w takie stresujące gry? No, znaczy, no spokojnie. Dlatego trzymam się z dala od wszelkich Dark Soulsów, bo wiem, żebym umarł po prostu. Dobra, mam tu wjechać, czy wystarczy, że tu będę w tej okolicy? Dobra, wjeżdżam. No, GPS mówi, że mam wjechać. Teraz na styk. Na styk. You're back. And not a moment too soon. I hope you brought the medication I requested. How is she? She will recover. Babylon Ellie, the children. Thanks to you, we can distribute authentic medicine now. But is that a permanent solution? I will petition to have regulations put in place. Lambeth is in your debt. Co z tego, że masz 54 godziny nabite? Ja studia rzuciłem na trzecim roku. O, nie porwałem mniej niż minutę, cholera. A dobra, skuteczność lekarstwa brzmi dobrze. Mogę to zrobić? Gdzie to będzie? Wytwarzanie, ulepszenia. Skuteczność lekarstwa, pstryk. Przyda się. Sztryk. Przyda się. Dobra, ładnie. Co to jest? Średnia torba. O, torba na lekarstwa. Tak jest. O, jaka piersióweczka ładna. Chciałbym taką. No ta już mniej, ale tamta ładna. Dobra, tu już nic więcej nie wytworzę. To jeszcze można w górę podbić, nie? Aha, bo tu jest poziom drugi. Dobra. No i znowu zapomniałem, że zbierałem na to. No to nic, zaraz sobie zrobimy jakiś najwyżej może mały rajd po skrzyneczkach. Aha, mam albo 120 metalu i mam 3-3-2, albo mam 5-4... Łe, no to wolę to. Tylko skóry się chyba rzadziej znajduje, co? Nadziak z jadeitu i kości słoniowej, ładny, ładny. A dalej? No dalej to już jakieś niestworzone ilości materiałów i pieniędzy są potrzebne. Ale też jest ładny. Oj, to taki chyba prawie najlepszy. Chociaż cholera wie, co to są za sekretne przedmioty. Może na to by było lepiej nazbierać? Kto wie, kto wie. No, trzeba się zainteresować troszeczkę. Jaka krata ładna. Nie mogę zrobić. Obrona i niewykrywalność. Płaszcz mieszczański. Płaszcz Lady Vignoli. 2 i 2, 3 i 3. No dobra. O, a tu coś mam? Coś bym sobie zmienił ciuszek delikatnie. Tylko właśnie nie bardzo mam opcję. Nagroda za misję, nagroda za misję, nagroda za misję. Znajdź wszystkie pozytywki i otwórz sekretny skarbiec. O Jezus. Nie chcę się, mało tych strojów w sumie. Ale który mnie ciekawił? Ten i ten. No to są nagrody za misję, no to nic tu więcej nie wymyślę. No może płaszczyk faktycznie. A, muszę być na poziomie 6. Nie, to nie. Z broni palnej, co tu ciekawe? Uuu. Ładne. O, jest nowe, ale to mi nic nie da. Dobra, no to trzeba zbierać hajs i materiały po prostu, nic więcej nie zrobimy. Nie obejdziemy tego w żaden sposób. Co to za tam, ten jakiś komunikat jeszcze był? Punkt umiejętności, ale nic z nim nie zrobię na razie. No dobra, ale mamy już wyższy level, więc można działać dalej. Jak tam 22? No to spoko, jeszcze coś sobie tutaj dzisiaj ogarniemy. Dobra, zaznaczymy sobie kupca. Nie, właśnie, bo lekarstwa mi się uzupełniły? Nie. No, to trzeba je sobie uzupełnić.
Mogę olać na przykład całkowicie Jacoba i grać tylko Eevee, a Jacobem grać tylko wtedy, kiedy gra tego wymaga i jakoś to specjalnie nie levelować i tak dam radę? No tak, kurde, jakoś bardzo się skłaniam ku temu. Nie krzycz na mnie, dopiero wszedłem. O właśnie, i to też mnie interesowało. Mapiska! O kurwa, drogie. Drogie, cholera. To weźmy taką najtańszą za 2,5. Nie, jest za tysiak z Whitechapel. Dobra, dawaj. Kup. Mhm. Zaraz sobie zobaczymy na mapie, jak to wygląda. Aha, noże dużo. Ale super torba, ale ja myślę, że z 5 będę miał albo więcej. Kurwa, 3. I jaki skam, no ale dobra, niech będzie. Ale zwiększyłem skuteczność lekarstwa, więc... Może to się jakoś wyrówna. Dobra, no i jak tam teraz mapa wygląda z tymi skarbami? To jest skarb? Nie, to jest eskortowanie posła. Gdzie jest Whitechapel w ogóle? Gdzieś na górze chyba było, nie? Czy nie? Tu. No i co? A, są faktycznie. No, jakiś question tutaj też jest. Zabawa w kotka i myszkę. Dobra, to zrobimy tak. Gdzie tu jest jakiś fast travel? Tutaj, o. Tu się przeniesiemy. Nic nie zaznaczam, bo to mi się tak i tak wyzeruje. Jak się przeniosę i zobaczymy, co w takiej super duper skrzyni jest. Ciekawego. Lekarstwo odnawia twoje zdrowie. Żeby zabić przeciwnika, zbij jego pasek życia do zera. Gdy nadejdzie czas białego zimna, nie jest żółtego śniegu. Mogę sobie skrzynię zaznaczyć? Właśnie, tak z czystej ciekawości. Nie, ale już ją widzę, więc let's go! No i co, jakieś niestworzone skarby faktycznie w takiej skrzynce? Czy powiedzcie, że zamknięte na drugi poziom, to już w ogóle się... A nie, bo Eevee ma umiejętność otwierania zamków. Dobra, uwaga. Pas awanturnika. Okej. O, jakieś hajsy? Coś? Wow! Mi od bogactwa nie odjebało za chwilę. Nie chcę. Społeczności. Komu jest społeczność potrzebna w ogóle? Dobra, tu jest kolejna skrzynka. To co, to w tych skrzyniach będą tylko te przedmioty? Zapłaciłem 1000, a tu są tylko dwie skrzynie. No dobra. Sam chciałem, nikt nie mówił, że będzie więcej. O, listy z zaświatów. W sumie poprzedni był spoko, to możemy go zrobić. Po drodze jakieś skrzynki, tu jest skrzynka, to idziemy do kolejnej złotej skrzynki, a docelowo do misji z zaświatów. Sobie mały tour zrobimy, bo faktycznie pora zacząć dbać o tych naszych bohaterów i coś im tam fajnego kupić i ich jakoś wyposażyć, nie? Tym bardziej, że już kurna trzeci live, nie wiem, która godzina gry, a ja jeszcze ciuszków za bardzo nie pozmieniałem. Już to się nie godzi. Ja tak teraz myślę, że... No fajnie by było, jakby można było zmieniać wygląd pociągu. Tak, po prostu. Jak się zmieniało wygląd kawki, czy czymkolwiek tam... Shay Patrick pływał. Jakaś kustomizacja pociągu też by się może i przydała. No właśnie, w tych nowych asasynach tego się boję, że będzie jak Hogwarts Legacy znowu, że kurde, co sprzęt to... O, lepsze, o, lepsze, o, zmieniam, o... Nie lubię trochę takich systemów, no... Wolę jak w Wiedźminie, znaleźć sobie zajebisty set i się go trzymać po prostu. Gdzie ta skrzynka? Tam. Niż patrzeć, że strzałeczka będzie na zielono, znaczy, że lepsze, więc trzeba zmienić. W ogóle się nie idzie jakoś przyzwyczaić do wyglądu postaci, ani nic takiego.
Chyba, że też jest opcja, tak jak w Hogwarts Legacy, że statystyki statystykami, a wygląd wyglądem. To będę bardzo zadowolony. Morrigan, właśnie, dzięki bardzo. Bo nie wierzę, znalazłem wejście na dworzec. Czy to nie jest dworzec? To nie jest dworzec. Czyli ta umiejętność nadal pozostanie dla mnie niedościgniona. Nie ma. No to szkoda. To może być... To... Origins może być dla mnie bardzo męczącym tytułem w takim razie. To mam ziomeczki. Ty, nie widziałem co dostałem. Cholera. Ale tu nie ma hajsu w tym, no. Ja myślę, że będą potężne ilości, jakieś 10 tysięcy albo coś takiego. No, po coś tę mapę kupiłem, cholera. Chociaż, no może w Whitechapel tylko są jakieś przedmioty, a... a w innych lokacjach będą bardziej cenne rzeczy. Dobra, tam jeszcze się jakaś skrzyneczka rysuje. O, właśnie. To w Walhali są takie sety, jakieś set Odyna, set Tora. A, do Walhali to jeszcze trochę. Słyszeliście ploty, że Mirage może nie wyjść w tym roku nawet? Że maybe nawet na początku następnego. Mi to pasuje, bo przynajmniej się wyrobię z tymi asasynami. Będę na bieżąco. Normalka, no to w sumie będzie kolor zieleń dostałem, serio? Kręcasz mnie, nie było nic zielonego. Rok po ślizgu to kurde. Niedźwiedzia, kruka, jastrzębia. No to faktycznie trochę jak w Wiedźminie. Szkoła wilka, gryfa i tak dalej. Tam. Zaraz sprawdzę ten kolor, no to coś... Coś mnie tu kłamiesz chyba. No ja jestem zawiedziony i nie jestem zawiedziony, no. Nie jestem, bo mówię, są naprawdę teraz duże szanse, że uda mi się wyrobić ze wszystkimi asasynami do premiery Mirage, a jestem, no wiadomo, fajnie jak gierki wychodzą, nie? Z drugiej strony ciekawe, bo tam gra, która wyewoluowała z DLC, podobno, i która miała być mniejsza ogólnie i bardziej w starym stylu, a kurno takie obsuwy łapią. Dlaczego? Ekwipunek, kolory... No dobra, powiedzmy, że to jest zielone. Znaczy to jest, no ale liczyłem na taki bardziej krzykliwy jak w tym. W Unity, no dobra, zobaczmy, no zobaczmy, okej, okay, zobaczmy, no chuja widzę, w cieniu jestem. Ale mi ten płaszczyk nie pasuje. Czekajcie. A, no tak, nie mogę stać na murku, kurna, bo nie wolno. Dzień dobry, panie władzo. Mogę porwać policjanta. Wytwarzanie, nie ulepszenia, wyposażenie. O, to tu nawet pasuje. I to nawet też, dobra, robimy. Let's go! Eevee będzie tak dojebana. Jak się przesiądę na Jacoba, to będę kurwił. Dostaję w pierdol. Coś tak czuję. You seem tired, friend. Everything all right? There's always too much work to do. Today's Ghost Club investigation. To trwa 230 godzin Valhalla? It's said to be covered with gold leaf. Pojebało? 78 live'ów? To jest... 20 miesięcy? Dobrze liczę? The Royal Mail coaches vanished when the post began to be transported by rail. No. Mniej więcej. Money. Satorix podkreślenie gal. O! 15 zł.
Dobra, człowiek bezpiecznie dojechał do Wiednia, teraz tylko kupić magnes i można wracać do Kato. Miłej ostatniej godziny transmisji live. Dziękuję. Myślałem, że coś zbadam, poszedłem spać. Dziękuję bardzo, miłego pobytu w Wiedniu i kupowania magnesów. A to dla siebie czy dla rodziny? No i ten. Dziękuję bardzo i twoje zdrówko oczywiście. No dajże przeczytać, no. Stań się anonimowy. O Boże! Już? Aha! Chwili spokoju. Au! Fucking brutal. That's curious. A wszystkie, dobra. No to się nie wyrobię. To się zdecydowanie nie wyrobię do premiery Mirage. Ale nie, no aż tak bardzo wszystkiego nie będę robił. Ja to main plus extras to tak z przymrużeniem oka. Każdy za każdą znajdźką nie będę biegał. Najdroższy panie Fry, jakże chciałbym znów znaleźć się w pańskich ramionach. Od naszego ostatniego spotkania nęka mnie samotność. Bez pana popadam w rozpacz. Zaklinam. Proszę natychmiast do mnie wrócić. Pragnę pana ujrzeć i usłyszeć pański głos. Proszę nie zwlekać. Oczekuję na pańskie przybycie. Gotowa oddać się panu bez reszty. Pańska na zawsze Elizabeth. To do Jacoba? Porwi powóz w mniej niż 2 minuty. No, czy mam jechać tym? Wolałem to kupę ostatnio. No kurde, zaraz mi ucieknie. Dawaj go! No właśnie, jeszcze syndykat muszę skończyć. Syndykat jest długie? W sumie nie wiem, muszę sobie zerknąć, ile jest sekwencji. O, jak pięknie. Oj, dobra. Dobra, cofaj. Zmniejsz odległość, zmniejszam. Dobra, ten licznik to jest, że jak on się skończy, to ja przegram, czy to jest ten porwi w mniej niż 2 minuty? To jest bardzo kluczowa informacja, bo nie wiem, czy mam się zaraz zacząć stresować, czy nie. Dzioki, ja nienawidzę jeździć tymi powozami. No dawaj! Dobra, nie skręcaj, typie, błagam. Do kogo ja mówię? Gra mnie nie słucha dzisiaj. Ostatnio co zadałem pytanie, to od razu dostałem odpowiedzi. Dalej, podświetl mi go. Dobra, hamuj koniu. Hamuj, zajadę mu drogę. Wyskoczę. A dobra, udało się. Licznik zniknął. Okej. Tak, przyjaciel. Sorry, że ci rozstrzelałem woźnicę. No to jakieś łącznie 7-8 live'ów może? 9-10? Syndykat. Zależy ile mi się będzie chciało pobocznych rzeczy robić. Póki co jest przyjemnie i fajnie mi się robi absolutnie wszystko. Ale w Assassin's Creed'ach to się... W Assassin's Creed'ach to się u mnie lubi bardzo szybko zmieniać. Nie mogę wystaranować? Czemu? Teraz mogę. O właśnie.
O właśnie. O właśnie. O nie. Dobra, jak tam życie mojego tego? To nie widzę. To prawie no, no dobra. Nie! 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 Strzeliłem w konia, ale przeżył. Dobrze. Poszła w pizdu. O, mój ziomuś! Szkoda, że umarł. Nie, nie umarł jeszcze. Dobrze. O nie! Co za gówno? Nienawidzę tych powozów, cholera. Gówno, gówno, gówno. Głupie są, no. Łamę jedną nogę. Dobra. Co za syf? Granatami rzucać albo coś.